Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie i będziemy nim cisnąć lożki, dlatego że nie ukrywam, sprawdziłem procenty w SFtoolsie i powiem wam, że na niektóre lochy tutaj niby late game'owe, ale mimo wszystko mamy po 20%, więc dzisiaj ten druid wydaje mi się, że dość fajny progresik zrobi. Oprócz tego pamiętamy ostatni odcinek z druida, który był na początku stycznia, bo tu zerknąłem, ostatni raz lochy robiliśmy 3 stycznia, więc no kilka miesięcy temu. I nie zrobiliśmy ich za dużo. Pamiętamy, że wtedy blokowaliśmy się na magach, nie mogliśmy tam za dużo właśnie pocisnąć, więc zaledwie 6 lochów było zrobionych. No a w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że ten progres będzie zdecydowanie większy. No i oprócz tego wiadomo, tak jak mówiłem, prosiliście o tego druida, pytaliście, więc wreszcie on jest. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Kto nie widział odcinka środowego bodajże z Wojownika, zapraszam również, bo bardzo przyjemny, bardzo fajny progresik i tam już się zbliżamy do 500 levela. No i co? I tak jak mówię, łapa w górę pod tym filmem, subik z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, brakuje nam tam około 50 do 16 tysięcy, więc wbijajcie. No i wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu i opisie do Instagrama, do tam Discorda, do Twitcha, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Tu też zresztą macie wszystko w opisie. No i okej, chyba możemy powolutku zaczynać. Przede wszystkim tak, maskę już mam ubraną kota, no bo wiadomo, jest ona lepsza do lochów. Normalnie tutaj sobie siedzę w misia, to jakby oczywiste. No i sprawdzamy, co my tu mamy ciekawego. Mam wszystko ulepszone razy 14, broń mam razy 15, chyba nawet mogłem wszystko razy 15 ulepszyć, ale w sumie tak dużo mi to nie da. Sprawdzimy sobie oczywiście, czy wszystko tu mamy zrobione tak, jak być powinno u naszych pachołków, no bo jednak mimo wszystko wiadomo, że oni są dość ważni. No i na przykład zobaczcie, tu nie mamy ulepszonego razy 2, tutaj o, tu tak samo nie mamy razy 2, no nieraz się o tym zapomina, dlatego zawsze lepiej to sprawdzić przed lochami, no i później w te lożki będziemy sobie wchodzić. Standardowo użyję SFtoolsa, żeby wiedzieć, na co mam największe procenty, no bo pewnie jak wiecie, dzięki temu odcinek będzie trwał krócej, nie będziemy bezmyślnie, bez sensu klikać niektórych lochów, chociaż ostatnio tak miało być, a i tak odcinek wyszedł półgodzinny, no ale jest jak jest. Dobra, tu mamy również wszystko, tu mam wszystko. No i zobaczmy, tu na przykład nie mam pierścienia razy 2. W ogóle zauważyłem, że jak nie mam czegoś ulepszonego razy 2, to przeważnie jest to coś z gabinetu magii. Tu chyba sprawdziłem, tu jest wszystko git. Ok, czyli tak, teraz zrobimy sobie arenki, bo raczej level na 100% przynajmniej jeden wbijemy, także te arenki myślę, że dobrze będzie zrobić. Jest w ogóle dość wcześnie, mamy dzisiaj piątek, możecie napisać co tam, w sensie mam nadzieję, że wrzucę to w piątek, raczej taki jest plan, żeby dzisiaj o 16 to wleciało, więc możecie napisać, jakie tam macie plany na weekend. Ja, jak to będzie wrzucone, to będę prawdopodobnie po raz kolejny jechał do Kielc, bo mam dzisiaj po południu jedne zajęcia, no i w sobotę i niedzielę też mam w zasadzie zajęcia, po 8 godzin siedzę na uczelni, więc no nie jest kolorowo, ale wy możecie napisać w komentarzach, jakie tam macie plany na ten weekendzik, bo wiem, że już teraz do szkoły się chyba normalnie chodzi, nie ma tam żadnych obostrzeń ani nic, więc no piątek to jest na pewno fajne zbawienie dla niektórych. Ja jak chodziłem do szkoły, to też zawsze na weekendzik czekałem. Dobra, tu możemy sobie zrobić coś takiego, bo chciała to wiedźma, a tu jeszcze mamy rękawiczki, dobra, jest git, no i co? I chyba możemy powolutku zaczynać. Więc tak, ja odpalam SFtoolsa, klikam sobie all, no i zobaczmy, szkoła magii 21,5%, no to będzie dosłownie kilka grzybów i to powie, o, nawet tylko jeden grzyb, no właśnie o tym mówię i bez problemu ich sobie pokonamy. Na koniec obejrzymy te wszystkie walki standardowo, to możemy zapisać, natomiast te stare już sobie poodznaczamy, bo one już dawno temu były zrobione. Dobra, dalej, Dindendor. Dindendor może w sumie też padnie. To jest fajne, że jak już jakiegoś bloka pokonamy w tych lochach late game'owych, to potem to leci dalej. No i jak widzicie, Dindendor po raz kolejny pokonany. Tu mamy na wszystkie cechy. To możemy od razu zmienić wygląd, żeby sobie rozmontować. Te buciki zostawię na później, chyba że nam będzie miejsca brakować, to wtedy je oleję. No i dobra, teraz mamy Ślizgogona. Ślizgogon tym razem pierwszych dwóch w ogóle magów, Ślizgogon Zwiadowca również pokonany. No i to jest to, o czym mówię. Zobaczmy, plus 10 i pancerz na plus, niby spoko, ale nie do końca, bo mało tych statystyk, więc to weźmiemy sobie na bok. No i okej, to wszystko trzeba zapisywać, żeby tego nie zgubić przypadkiem. Dobra, no i lecimy dalej. Co my teraz mamy? Diabolores, kolejny mag, no je już chyba nie pokonamy. Pokonaliśmy 3 z rzędu, to i tak jest bardzo dużo jak na tą szkołę magii w mroku oczywiście, bo jednak ona jest dość mocna, więc okej, lecimy dalej. Teraz mamy prawie 20% na tego roztańczonego grzyba i po raz kolejny padł za jednym grzybem, więc no super, nie? To jest akurat bardzo fajne i tak jak mówiłem, no ten progres na dzisiejszym odcinku będzie na pewno ogromny i tym druidem, no co, gramy do 500 levela, co o druidzie? Powiem wam szczerze, że nie jest on jakiś ciekawy, w sensie dużo osób ma takie poczucie, nie ma tej animacji broni, o tu na przykład dość fajny hełmik, no ale zabiera nam pancerz, no i pytanie czy jest sens tracić 1000 pancerza dla 30 stat? Chyba nie, biorąc pod uwagę, że niedługo będzie log wielkanocny, to może sobie odpuścimy. Lecimy dalej. Tak jak mówię, no druid jest dość nudny, mam takie wrażenie, że dużo osób właśnie tak o nim myśli. O, tu czekajcie, coś... O, tu na przykład bardzo fajny i mamy pancerzyk na plus, więc jak najbardziej możemy to wymienić. Tylko niestety stracimy pełną łączną odporność, więc runki też musimy zmienić. Tu sobie zrobimy cyk, tu sobie zrobimy miejsce na klejnot, tu sobie odzyskamy ten klejnot. Ulepszymy od razu razy 2, no i oczywiście dodamy kamyczek. Chciałbym się tu jakoś rozgadać na ten temat, no ale widzimy, że te lochy padają jeden za drugim, więc ciężko. Ok, czy kolejny padnie? Chyba powinien również paść. To jest wojownik w ogóle. Dokładnie, więc troszeczkę uników i on nam również padnie, no i nie mamy już tutaj niestety miejsca, więc bo dzisiaj jest w ogóle ten event, zapomniałem, że mamy 15 rozmontowań, a w ogóle jeżeli chodzi o event, swoją drogą, mamy ten szczęśliwy dzień, to jest na pewno fajne, no i mamy to, że większa szansa na epiki z koła fortuny, o, to w ogóle fajne połączenie tych eventów, nawet nie wiedziałem, i szansa na epiki od hazardzisty, no ale niestety nie mamy weekendu epickiego zwykłego, więc ciężko będzie te 15 rozmontowań wykorzystać. No ale na tym odcinku, na tej postaci na pewno to nam dość mocno tutaj pomoże. Dobra, lecimy dalej. Co mamy teraz? Teraz mamy obłudnego oszusta, no i chyba na nim się już zatrzymamy. Chyba to już jest max, można by powiedzieć. Ale dobra, lecimy dalej, dlatego że jeszcze na koniec, jak już nie będziemy mieć żadnych dużych procentów na... kolejnych przeciwników, to sobie jeszcze raz przeskanujemy postać i jeszcze sprawdzimy, bo może na coś tam jeszcze fajne procenciki będą. Dobra, wbiliśmy 466 level, mamy już, jesteśmy na prostej drodze do 467 i lecimy ze szpiletrendem. To jest bodajże pierwszy przeciwnik w karuzeli, który da nam 300 milionów expa i na niego, co ciekawe, mamy 3,30%, więc no to jest również dużo. On nam tutaj też da naklejkę do klasera, więc bardzo ważne, żeby właśnie go również sobie ubić. Tak jak mówię, no druid jest, ja to już powtarzałem, chyba druid jest fajny, druid jest taki dość fajnie zbalansowany. Oczywiście przeciwko paladynom jest bardzo słaby, dlatego że dostaje większe obrażenia niż powinien od tej ich kulki, ale to wszystkie nowe klasy, chyba tam... Kto to był? Poczekajcie. Na pewno łowca demonów, na pewno druid i nie wiem czy ktoś jeszcze, czy te dwie tylko klasy, one są pod tym względem przeciwko paladynom, i chyba berserk jeszcze w ogóle. One są bardzo słabe pod tym względem, bo dostałem po prostu większe obrażenia od tej kulki paladyna niż powinni. Ja o tym nagrywałem film, jak tam poruszałem te błędy paladyna, więc kto tam chce to sobie pewnie znajdzie. No ale tak jak mówię, tu akurat jest jego duży minus. Gdyby nie to, to byłaby całkiem fajna klasa i do lochów i do PvP, no ale też jest nudny. Szkoda, że nie ma tej animacji broni, nie rozumiem dlaczego i powiem wam, że taki jest no nijaki, nie? W sensie... Na przykład nie, mieliśmy łowca demonów oczywiście jest jaki jest, no ale mówiąc szczerze, dobra, tu plus 34, więc to sobie zamienimy też. Mówiąc szczerze, ten łowca demonów przynajmniej ma jakąś tam swoją taką charakterystyczną umiejętność, której nie ma nikt inny. To mogę, bo jeszcze dzisiaj nie wrzucałem nic do kibla, to wrzucę jak najbardziej. Runki podmienione, tu wszystko git, ulepszone, więc możemy sobie to zrobić tak. No a druid, no to jest wiadomo, połączenie powiedzmy jakiegoś zwiadowcy czy zabójcy z wojownikiem i generalnie niby spoko, niby są te maski, niby ciekawa mechanika, ale nie do końca. Jakby to było coś zupełnie nowego, czyli jakaś inna umiejętność, ta pasywna, że tak powiem, no to zupełnie co innego. No ale dobra, lecimy dalej. Mamy FattyPillowa, dokładnie, to jest to. Pokonamy jednego, kolejni padają bardzo, bardzo szybko. I teraz tego FattyPillowa również pokonaliśmy, tu jest na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam, tylko od razu zmieniam wygląd dla większej ilości kryształu i lecimy dalej, czyli tak, kolejny pokonany, oj zobaczcie, mamy Gimpera, Gimper jest berserkiem, jak dobrze pamiętam, w tym lochu akurat, więc mówiąc szczerze, chyba go również pokonamy, dokładnie, to działa na tej zasadzie, że my chyba tutaj jeszcze Unge również pokonamy, zrobimy w ogóle osiągnięcie, to też no bardzo fajny progres, bardzo mi się podobają takie odcinki, jak wreszcie coś faktycznie pada. Ten Unge będzie pokonany, zrobimy osiągnięcie i zatrzymamy się bodajże na 11, czyli na Keysjorze, czyli mogę wam taki spoiler dać, że na nim również stoję na wojowniku, także no to jest, aha, muszę w ogóle pozapisywać, to jest w ogóle no coś pięknego, że na tutaj druidzie 400, no powiedzmy prawie 70 level zatrzymam się na tym samym potworku czy tam przeciwniku, jak zwał, tak zwał, co właśnie na tam wojowniku, który już się zbliża do 500 levela, no ale jest jak jest, no magowie są niestety bardzo ciężcy w tych lochach i powiem wam szczerze, w sensie to zależy, wydaje mi się, że później nie, ale na tym etapie jeszcze są bardzo, bardzo potężni, no i niestety tutaj dla każdej klasy oprócz berserka i ewentualnie maga, bo wydaje mi się, że magami, no i dokładnie mamy to, zobaczcie, ten typ z komentarzy, pokonaj 10 pięter, kolejne osiągnięcie, no progres przeogromny. Wydaje mi się, że magami oczywiście magów jest łatwiej niż tam jakąś inną klasą, berserkiem jest oczywiście najłatwiej, no ale generalnie powiem wam, że tu niestety się większością klas blokujemy na tych magach, no ale co zrobić, dobra, tu sobie wymienimy runki od razu, tu sobie mogę zaczarować, troszkę też poprzebieramy tych naszych pachołków, więc to zawsze na plus, no i okej, no i tak jak mówię, teraz już jesteśmy na Keysjorze, który niestety paź nam na 100% nie padnie, jak pewnie tutaj jeszcze zeskanuję tego druida, to będziemy mieli not possible, ale okej, lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy ciekawego, to był w ogóle ostatni loch, na który mieliśmy takie fajniejsze procenty, więc teraz będziemy musieli próbować coś cięższego, no i na pierwszy rzut, że tak powiem, Czteroręki Peter, 18 tutaj, 0,38%. Wojownik, więc w teorii no jakieś uniki fajnie jakby siadły, no ale mimo wszystko powiem wam szczerze, że no tu już te procenty nie są wcale takie duże. Później mamy na górę Olimp, to wam od razu zaspoileruję, 0,32, potem mamy na Hemoridor 0,30. Co ciekawe, Hemoridor, zobaczcie, bardzo dawno cokolwiek tam zrobiliśmy, a i tak nie mamy jeszcze jakiejś fajnych procentów na kolejnego. To jest właśnie to, że nieraz się tak zatrzymamy, że naprawdę długo stoimy, a jak już jedna rzecz padnie, to potem kolejne będą padać bardzo, bardzo łatwo. No i mamy jeszcze na Esteros, czyli na Magusia 0,22%, więc to też nie jest jakoś dużo, także no tutaj już zdecydowanie te lochy cięższe się zaczynają. No fajnie by było jeszcze 468 level dobić, tu nam brakuje no dwóch lochów tak naprawdę, więc no jest powiedzmy szansa, żeby to zrobić, no ale ile my chcemy wydawać grzybów na te lochy, które już nie mają takich fajnych procentów, powiedzmy tak to po 100, po 150, żeby tu jakoś bardzo się powiedzmy, no może troszkę więcej, zobaczymy jeszcze jak to będzie szło, no ale żeby też jakoś bardzo nie zanudzać, no i tak już progres został zrobiony bardzo, bardzo fajny, dużo nam doszło naklejek do klasera z tej karuzeli z idolami, no teraz myślę, że na tym Keysjorze to będziemy gdzieś do 500 levela stać, dlatego że no mówię, no jesteśmy takim, no niby jesteśmy zwiadowcą też, ale to takie jest, no niby na tą inteligencję też jesteśmy, więc w teorii troszkę lepiej przeciwko magom, no ale i tak będziemy na pewno stać długo. To jest to, co w ostatnim odcinku, kto tam jakoś śledzi druida, ten wie, że w ostatnim odcinku praktycznie samych magów mieliśmy i na samych magach się zatrzymywaliśmy, no i właśnie oni nie są wcale jakoś łatwiejsi przez to, że właśnie mamy tą inteligencję. No ale dobra, lecimy dalej, zobaczymy. No ten czteroręki Peter, wojownik, on nie ma jakoś dużo HP, ale za to bardzo mocno bije. To jest właśnie to, co w 13 piętrze, no widzimy, tutaj 111 milionów, no bardzo mocne te hity, zobaczmy tu, no tu musi zdecydowanie Kunegunda jakieś uniki i zdecydowanie musimy my również jakieś uniki zapodać, żeby tu w ogóle cokolwiek się miało wydarzyć, no bo on praktycznie wszystkich ściąga na dwa hity, mimo że to jest wojownik, no ale tak jak mówię, te obrażenia są potężne, ale właśnie odnośnie jeszcze tego druida, to jest to, że jak gramy jakąś klasą na uniki, czyli na przykład tak jak mówię, zwiadowca, zabójca, to używamy podki na zręczność, dzięki temu ta Kunegunda również jest bardziej zbustowana i dzięki temu, mówiąc szczerze, no nie dość, że my potrafimy zrobić robotę unikami, to jeszcze ona bardzo często nam pomaga. Tu używamy podki na inteligencję, Magus nie jest wcale jakiś super w tych lochach, czyli ten nasz pachołek, więc no ta Kunegunda jest niestety przez to osłabiona, także to też jest minus w tych lochach późniejszych late game'owych, nazwałbym to, względem właśnie jakiegoś zwiadowcy czy zabójcy. No i co? Co mogę więcej powiedzieć? Chyba tyle, nie? O, pad, akurat troszkę ponarzekałem na niego i się udało. To super, tu mamy na wszystkie cechy, więc od razu sobie to weźmiemy pyk, weźmiemy sobie cyk, dobra. Od razu tu pozapisuję Unge i tego, zobaczcie ile już lochów, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lochów, no to jest bardzo, bardzo dużo. Teraz mamy artystę znanego dawniej jako Andres. Zobaczmy, bo to jest zwiadowca, no niby nawet łatwiej powinno być niż z tym wojownikiem, w teorii oczywiście, ale troszkę go tu możemy w sumie poklikać, zobaczymy co z tego ciekawego wyjdzie. Także no tutaj jakbyście się zastanawiali nad druidem, no nie wiem, ja szczerze mówiąc jak dobiję na tym druidzie 500 level, czy będę na nim kiedyś jeszcze grał? Chyba nie, szczerze mówiąc chyba nie, to jest jedna z takich klas... która jakby, o w ogóle pad, zobaczcie, troszkę się tu stara bronić i 468 level wbity, to jest coś takiego jak łowca demonów, bo na łowcy nie planuję grać, chyba że coś w nim zmienią, tu jeszcze nigdy nie mów nigdy jak to mówią, bo na łowcy może faktycznie, co my teraz chcemy tego tutaj cyklopa Polifema, jak się nie mylę, to jest to, tak, to jest to, zobaczymy czy coś pójdzie z nim, nigdy nie mów nigdy, bo może coś zmienią, może coś tam na przykład, nie wiem, dodadzą animację broni u druida czy cokolwiek, zobaczymy. No ale to jest bardzo nudna klasa w moim odczuciu. Kto oczywiście tam chce nią grać i kto lubi takie połączenie, bo jest na pewno ciekawe, jest na pewno dobra, nie? W sensie i w PvP jest ok, i w lochach jest ok, to już powtarzam wielokrotnie, to nie jest taki łowca demonów, który no jest tragiczny w PvP i raczej bym odradzał każdemu nim grać, żeby się po prostu nie denerwował, zwłaszcza w późniejszym etapie gry, no ale odnośnie druida jest bardzo ok klasą, ale mimo wszystko nudną, więc na łowcy nie planuję raczej grać po wbiciu 500 na tym moim obecnym, nigdy, chyba że coś się zmieni. Właśnie ze względu na to, że jest bardzo mierną klasą, możecie mieć tam przewagę statystyk wszystkie, a i tak dostajecie w pupę, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o druidzie, no to jest ok klasą, kto komu się podoba to polecam, ale mimo wszystko jednak jest dość nudny, więc zamiast takiego druida to już nie wiem, zwiadowcę jakiegoś polecałbym, zwiadowca jest ok w lochach i ok w PvP też w miarę, czy zabójcę, czy coś takiego, no generalnie tak jak mówię. Druid sam w sobie jest dość nudny, chociaż no mimo wszystko komplet EQ ma tutaj dość fajny, dość ciekawy, fajnie to można sobie ogarnąć i fajnie to wygląda, więc generalnie jest ok, nie? Więc jak komuś się podoba, to jak najbardziej polecam. Szkoda trochę tego łowcy demonów, powiem wam szczerze, bo łowca demonów tą swoją mechaniką odradzania miał naprawdę bardzo fajny potencjał, żeby w tej grze coś zdziałać lepszego, no ale niestety jest bardzo słaby i ciężko go zbalansować, więc jakby no chyba zostanie taki jaki jest, ale mimo wszystko powiem wam, że ta mechanika odradzania jest bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, cyklopa, on nam tutaj nawet nie da 300 milionów expa, więc nie wiem szczerze mówiąc, czy jest sens w ogóle go dalej klikać, bo ma 390 level, a pewnie jak wiecie to od 393 potworki już dają te 300 milionów, czy tam coś koło tego, więc okej, na niego mamy 0,30, no i potem już mamy 0,32 na niego mamy, dokładnie, potem mamy 0,30, 0,22 i 0,02 na Lokiego. No to lipa, szczerze mówiąc, Hemoridor, no jeszcze ten 0,30, Samowar Blady, on jest magiem, aha, no to dlatego mamy na niego takie małe procenciki, tu nie ma co się dziwić, że się na nim zablokowaliśmy, bo jest magiem i to bardzo mocnym. W ogóle zwróćcie uwagę, że te klasy w Hemoridorze w tym mrocznym i tym w świetle się różnią, on jest zabójcą jak się nie mylę. W tym właśnie Hemoridorze takim w świetle po prostu, a tutaj w mroku jest magiem, nie? Więc to taka ciekawostka, no ale okej, no popróbujemy coś, 0,3, no ale no maga to my nie oszukamy żadnymi unikami ani nic. Wojownikiem mieliśmy, w sensie w masce misia mieliśmy bardzo podobne procenty, bo sprawdzałem jeszcze przed odcinkiem, tak, że będzie tu generalnie ciężko coś jeszcze kliknąć, no on ma 600 level, on by nam expa dał fajnego, ale levela kolejnego już na pewno nie wbijamy, to jak wiadomo, więc no nie wiem, dobra, robimy chyba jeszcze jednego skana, zobaczę, może jeszcze na coś mi tam się fajne procenciki zrodziły, a jeżeli nie, to po prostu oglądamy walki i kończymy. I tak odcinek uważam, że wyszedł naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ok, tutaj sobie robimy cyk, klikamy sobie, o no i co my tu mamy? Okej, teraz nam troszeczkę wzrosło. Na tego cyklopa mamy 0,44, na tego samowara bladego mamy 0,40, na gnoma w Esterosie 0,20, 0,10 na tą diabolicę Dolores, no to nie ma sensu, no i mamy na Lokiego 0,02. Natomiast na Marwa w 13 piętrze jest not possible, na Karczmę Mrocznych Sobowtórów not possible i na Keysjora not possible, czyli to, co wam mówiłem. No i co? No i czy my chcemy coś tutaj, no jakbym ubił tego cyklopa, chociaż jakbym ten Hemoridor może ubił. Dobra, powiedzmy jeszcze z 200 grzybów na Hemoridor. Cyklopa olewam, bo nawet jak go ubiję, to kolejnego prawdopodobnie nie, bo tam są bardzo mocni ci przeciwnicy. Natomiast jakbym ubił Hemoridor, to może tam kolejnych kilku też by padło, nie pamiętam kto tam jest dalej, więc może jeszcze ten hemoridorek sobie popróbujemy delikatnie, ale to tak dosłownie nie wiem, no ze 150 grzybków, żeby tu jakoś bardzo nie przedłużać i myślę, że na tym zakończymy. Bardzo fajny progres, osiągnięcie wleciało, dużo naklejek, dużo leveli, więc ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło, no ale to było oczywiste. W tym styczniowym odcinku, tak jak mówię, no to był początek stycznia, strasznie był ten progresik słabiutki, no a teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie tego progresu zrobiliśmy potężnie, zresztą no 20% na lochy, na jeden loch, na drugi, no to jest bardzo dużo na tym etapie, mało kto ma tyle procent, bo jak ktoś ma tyle, no to wiadomo klika, ja tutaj oczywiście sobie lożki zostawiam na odcinki, więc nie klikam tak codziennie, że tak powiem, no ale jak sami widzicie, padło to naprawdę fajnie i naprawdę szybko, no tu co chwilę jakieś próby takie fajniejsze, z 500 milionów HP zostaje mu 70, tam jakieś 60 i tak dalej. No ale powiem wam, że no to jest, tak jest z magami, nie? Tu wam chyba nie muszę tłumaczyć, z magami jak walczymy bardzo często im zostaje mało HP, ale jednak brakuje tej kropki na D, żeby właśnie takowego maga tutaj dobić. No ale dobra, jeszcze popróbujemy, jeszcze powiedzmy, że z 50 grzybków, może z 70, coś takiego do równej liczby sobie dobiję i będziemy się zawijać z tych lochów do oglądania oczywiście walk, bo to też jestem ciekawy, jak tam te walki poszły, chociaż no szybko, wszystko padało w miarę szybko i w miarę łatwo, więc no zobaczymy, czy może Kunegunda się coś popisała, czy mimo wszystko my odwaliliśmy całą robotę, tak jak było właśnie w odcinku środowym z Wojownika, gdzie Kunegunda bardzo niewiele zdziałała. To wam mogę taki delikatny spoiler dać, ale chyba to samo dawałem w tytule, więc no jest jak jest. Dobra, 10 grzybków jeszcze tutaj delikatnie. No 0,40% to powiem wam, że nie jest wcale tak mało. Te lożki powinny w teorii paść, no ale tu jest bardzo dużo zmiennych, bo nie walczymy my sami, tylko jeszcze barbar i tak dalej, więc ciężko to można powiedzieć obliczyć. Dobra, lecimy. Nie udało się go ubić, trudno. Teraz tak, zaczynamy od dwójki wybrańców, no i Rona. Jak to tutaj poszło? Barbar nie zrobił za wiele. Maguś podejrzewam, że będzie robił fajną ilość tych obrażeń i tego wszystkiego, chociaż nie. Tutaj nie, tu akurat nie tak jakoś bardzo dużo. W ogóle coś tak mam wrażenie, że mnie jakieś przeziębienie bierze, więc jakbym tam głos miał delikatnie inny czy coś, no to sorki. Dobra, no w sumie pachołki zbiły sporo, tak szczerze mówiąc, no i zostaliśmy tylko my. Jak to tu wygląda, no tu same zwykłe ciosy, no i na koniec, ok, na koniec fajny krytyk, 124 miliony, chociaż tyle, no ale Maguś nie zrobił za wiele, ale tak jak mówię, no mamy tą potkę na inteligencję, więc może tutaj Maguś faktycznie dużo robić, ok, zobaczcie, tu Barbar w ogóle bardzo dużo zrobił, Maguś tak samo, 3 kryty bardzo mocne, dobra, tu Kunegunda krytyk, znowu krytyk, no dobra, Kunegunda akurat się nie popisała, no ale zostało nam tak naprawdę tylko i wyłącznie go dobić, więc tutaj pachołki w tych pierwszych dwóch walkach zrobiły naprawdę dużą robotę. Lecimy dalej, Ślizgogon, on już był zwiadowcą, a nie magiem. Barbar za dużo nie zrobił, zobaczmy jak Maguś. Pierwszy krytyk, drugi zwykły, trzeci krytyk i czwarty krytyk, dobra, ej, połowę HP mu zbił tutaj Maguś z Barbarem. Kunegunda, zobaczmy, okej, Kunegunda tam jakieś 250 milionów, coś koło tego. No i teraz my, no wiadomo, to jest zwiadowca, więc tu na pewno kwestia jakichś uników i również tego Ślizgogona sobie ubijemy bez większych problemów. Dokładnie, 176 milionów, bardzo mocny cios, no i udało się. Lecimy dalej, teraz mamy roztańczonego grzyba, jak tu z nim poszło? Wojownik, mimo że się posługuje różdżką, to wojownik Barbar mu za dużo nie zbił. Zobaczmy tutaj, ok, Magus mu zbił 2 miliardy, Kunegunda mu zbiła miliard, no i nam zostało zbić ponad 2 miliardy, no ale on ma zaledwie 35 tysięcy siły. Bardzo śmieszny balans tych logów. Niektórzy mają bardzo jakby duże obrażenia, mało HP, przykładem 13 piętro, a w zasadzie tych nowych 10 przeciwników w 13 piętrze, a tu znowu w tym lochu, tym najnowszym tak naprawdę, bo Karczma Mrocznych Sobowtórów jest najnowsza, znowu mają bardzo dużo HP, a bardzo małe obrażenia, więc no tak dziwnie to jest zbalansowane, no ale okej, tu widzimy, że w zasadzie co prawda krytycznych ciosów za dużo nie walimy, ale mimo wszystko z tym grzybem poszło to w miarę łatwo. Teraz mamy opuszczonego wartownika, zobaczmy, również wojownik, no i okej, i tutaj Barbar praktycznie sam go pokonał i Maguś tylko i wyłącznie dobił, więc tu nawet Kunegunda ani ja nie musieliśmy walczyć. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy jak to było z Karczmarzem. Wojownik, ale już mocniejszy, już widzimy 60 tysięcy siły, no Barbar za dużo nie zrobił, Maguś w sumie również, Kunegunda też nie, okej. Troszkę mniej niż pół HP zbili mu nasi pachołkowie, że tak powiem. No i nam naprawdę dużo zostało do zbicia, ale możemy to obejrzeć, bo powiem wam, że no tutaj pewnie dużo tych uników leciało z naszej strony, to na 100%. No i zobaczcie jak on nas smera, on nas tu bije po 11 milionów, krytyk 31, teraz zwykły 16, więc... no on tu jakiś mocnym przeciwnikiem dla nas nie jest, jakimś ogromnym wyzwaniem, no ale okej, lecimy dalej, zobaczmy, no to będzie długie, to będzie chyba długa walka, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jeszcze my unikamy, nie mogę się wysłowić, my unikamy, on blokuje, więc powiem wam, że no ale tu już zaczynamy bić, 450 milionów krytyk, widzimy 123 miliony, 118, no to akurat, o teraz 400 znowu, no ale taka walka close, nie? 580 w ogóle, zobaczcie, 420, o kurde, jak tu w ogóle close, 1 600 tysięcy nam zostało, no i na koniec jeszcze kryt 400 milionów i udało się go dobić, ale close te walki, ta pierwsza z tym grzybem, jak się nie mylę, i teraz z tym karczmarzem były dość close, dobra. Lecimy dalej, teraz mamy szpilę trenda, zobaczmy, no on tu wszystkich najprawdopodobniej one-shotuje, nawet zwykłym ciosem dokładnie, no ale wszyscy dali kryta i my zakładam, że też, zobaczcie, na styk 51 milionów, minus 168 tysięcy, więc na styk dosłownie, ale udało się go pokonać. To jest właśnie taka walka z magami, znowu w karuzeli z dolami, jak wszyscy dadzą kryta i tych obrażeń wystarczy, to po prostu ich ubijamy, to nie jest to takie trudne, żeby takiego maga ubić, no ale tak jak mówię, musimy tych obrażeń mieć wystarczająco. FattyPillow, który jest paladynem, to już się nauczyłem, że on jest właśnie palkiem, ten pierwszy cios, dokładnie, Maguś na przykład blokuje, no ale zobaczcie, no Barbar nie zrobił nic, a znowu Maguś, potężna buła za ponad połowę HP. No i teraz zobaczmy, chyba my nie walczyliśmy tu nawet, dokładnie, sam Magus z Kunegundą praktycznie go wykończyli, dlatego, że nas nawet nie było tutaj na liście. To jest w ogóle taka ciekawostka, że jak na przykład na liście nie ma nas, przykładowo, to znaczy, że my nie walczymy, ktoś może nie wiedzieć, to jest taki spoiler delikatny, jak ta walka przebiega, no i właśnie tu go Kunegunda sama wykończyła, a na przykład z tym wartownikiem, zobaczcie, że tylko walczył Barbar i potem 2 na 2 był Magus, no i właśnie tak to wyglądało, że tylko oni walczyli, to taka ciekawostka. Dobra, lecimy dalej, mamy Gimpera. Gimper, tak jak mówię, berserk, o tutaj Barbara, o kurde, ale tutaj się o wow, zobaczcie, on tutaj wszystkich nam ściągnął, nawet nie dostał jednego hita, no ale znowu my tutaj uniki, jakieś tam mocniejsze hity, no i udało się tego Berka pokonać. Berki to też nie jest coś niesamowicie mocnego w tych lochach, no ale okej, to akurat ciekawe, że wszystkich tutaj zmiótł no powiedzmy nie na hita, ale niektórych na 2, na przykład Barbara. No i tu stawiliśmy mu czoła. Okej, to akurat bardzo, bardzo fajnie. Dobra, lecimy dalej. Unge. Unge to już jest zwiadowca, jak się nie mylę. A nie, zabójca, dokładnie, zabójca. Tylko, że chyba, jak dobrze widzę, zbugowany zabójca, bo pierwszą bronią bije tyle obrażeń, ile powinien, a drugą dokładnie. Drugą bije chyba tyle, co nic. Czyli po raz kolejny zbugowany zabójca w lochach. No ale okej, troszkę mu tu zbili, jak widzimy, ponad pół HP i zostaliśmy my, ale też mocne te ciosy z naszej strony. Zobaczmy. zobaczcie, również bez dwóch zdań pokonany, więc okej, no te walki z tymi idolami akurat są naprawdę, naprawdę ciekawe. Lecimy dalej, mamy teraz Barbara. Barbar no tu nie zrobił za wiele chyba, jak dobrze widzę. Magoś kryta walną, no ale dokładnie zejdzie na hita. 440 milionów, okej, Kunegunda nie zbiła praktycznie nic, więc ciekawostka jak nam tutaj poszło, jeżeli chodzi o tego czterorękiego Petera. Tu w ogóle wszystko się nagrywa, wszystko jest git. Zobaczmy, znowu wyjdzie odcinek półgodzinny. No cóż, no to jest jak jest. Jak robimy duży progres, to niestety tak to wygląda. No i okej, sporo uników z naszej strony, ale patrzcie, Kunegunda w dzisiejszym odcinku oprócz tego FattyPillowa znowu się nie popisuje, więc ostatnio coś jakaś klątwa nad tymi naszymi Kunegundami na każdym koncie widnieje. No ale okej, lecimy dalej. Mamy teraz artystę znany dawniej jako Andres. To chyba ten ziomeczek, który rysuje awatarki. Zobaczmy, jak tu z nim pójdzie. No, Barbar za wiele, generalnie za dużo nie zrobiły te nasze pachołki, tylko niestety teraz musimy po raz kolejny my naszymi unikami tutaj dokładnie pokonać go i nawet nas nie drasną, więc no te uniki naprawdę, naprawdę OP. Już się nie mogę doczekać, aż będę zabójcą tutaj w tych lożkach cisnął, bo wtedy jeszcze dojdą uniki fajne Kunegundy. No a tu jak widzimy to, co mówiłem wam na początku, nie używamy tej potki na zręczność, używamy na inteligencję, no i ta Kunegunda wcale się jakoś tam nie popisuje w tych lochach. Dobra, tyle. Dużo lochów zrobione, duży progresik, fajna ilość leveli, ja osobiście jestem zadowolony. Zmieniam z powrotem na maskę misia i mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, pamiętajcie o tym, zostawiajcie subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, piszcie komentarze, jakie macie plany na weekend, jak tam u was progresik, no i pamiętajcie przede wszystkim wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i przede wszystkim w opisie. W opis warto zaglądać, macie tam naprawdę dużo przydatnych linków i odnośnie mnie, i odnośnie gierki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko. Ja wam pięknie dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!